14:30, za 6,5 godziny Zosia powinna wylądować w Stanach. Myślę sobie o tym, że to będzie od 3 lat najdłuższy odcinek czasu, w którym się nie będziemy widzieć, co jest z lekka paraliżujące. Jakby cały ten filmik wydaje mi się, że powinien clickbaitowo nazywać się "Okłamałam wszystkich". A chodzi mi o to, że chciałyśmy z Zosią zrobić takie lżejsze, krótsze formaty właśnie na ten miesiąc, które będą takimi po prostu codziennymi vlogami, 15-minutowymi max, gdzie będziemy po prostu bez koloryzowania pokazywać, jak nam się życie wiedzie. Tylko że Zosia nie za bardzo ma tam możliwości. Tam znaczy się w Stanach, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Śmiesznie mi się w ogóle to mówi. W Stanach. Zosia w Stanach. Zosia nie będzie miała tam ani możliwości internetowych, ani sprzętowych, bo jednak musi z laptopa korzystać. A jej laptop no, nie udźwignie jednocześnie montażu i nauki, plus no, nie pojechała tam po to, żeby codziennie skupiać się na nagrywaniu filmików, tylko po to, żeby realnie robić swoje badania i pisać doktorat. Więc ustaliłyśmy, że to ja zajmę się tą daily sferą, a ona będzie co poniedziałek wrzucała taki dłuższy vlog ze Stanów. No i jakby start bierze się dzisiaj, w dniu pierwszym Zosi wyjazdu, i pomyślałam sobie wczoraj, że nie da się pokazywać wam mojej codzienności bez całej oprawy stanów, w którym siedzę. Jednak na nagrywaniu filmików jakichś takich okołoksiążkowych da się przemycić. Jakby, może inaczej, Zosia jest takim dla mnie naturalnym wyzwalaczem serotoniny, a mój mózg tej serotoniny tak nie za bardzo produkuje od wielu, wielu lat. No i wracając do tego całego myślenia o tym formacie, ciężko będzie pokazywać wam moją codzienność, ukrywając tak naprawdę moją codzienność. A moją codziennością jest depresja. I są zaburzenia lękowe. I chyba dotarłam już do tego momentu, kiedy nie mam już siły udawać, że się trzymam, kiedy tak naprawdę to jest mój stan permanentny. A to, gdy się śmieję, gdy jestem zabawna i gdy ludzie na mnie patrzą i myślą sobie, nie ma szans, żeby ta laska miała coś nie tak z głową, to są rzadkości i to bardziej traktuję jako momenty, które muszę łapać, niż swoją codzienność, więc bez całego tego przyznania się wam i trochę sobie, takiego stanięcia twarzą w twarz z tym, że jestem chora, nie pójdziemy dalej w tych vlogach, więc tak, jakby to nie będą fajne vlogi, tak mi się wydaje. Jakby kojarzycie te takie daily vlogi bez sensu, bez żadnego polotu, bez puenty. Takie, które oglądacie i zastanawiacie się w ogóle, po co to jest, no to będą takie vlogi. Tutaj nie będzie się dużo działo. To będzie trochę eksperyment, bo kończymy maj, który jest miesiącem zdrowia psychicznego. I też tak sobie myślę, że wielu twórców jednak nie wpuszcza nas głębiej, a jak już nas wpuszcza, to jednak w jakiejś takiej kolorowej soczewce, na wszelki wypadek. I my myślimy, że wszystko jest tam okej. I po prostu żyjemy sobie w społeczeństwie, w którym każdy z nas myśli, że to drugie jest okej, bo takie się wydaje. I tak naprawdę to nie jest okej w tym wszystkim, ponieważ
sami siebie dewaluujemy i utrudniamy sobie życie. I chyba otworzę dla Was te drzwi i pokażę Wam, jak wyglądają moje dna i moje wodorosty. Ale nie żeby coś, nie będzie aż tak ponuro jak teraz. Teraz to w ogóle już po prostu weszłam w taki... Jakby to jest dla mnie norma, dla Was może nie. Dlatego jeszcze się zastanowię, czy tego jakoś nie ocenzurować. Ale z drugiej strony, no to nie ma sensu w takim razie to, co mówię od 10 minut. Więc może już jakby skończmy i pójdźmy dalej. Ja zaczynam ten dzień od leków. Dobra, to teraz trzeba zmontować Wam wrapa na dzisiaj, czyli na wczoraj. Poniedziałki mijają mi terapeutycznie. Zmontowałam wrapa, więc jak wrócę, powinien być już wyeksportowany. A jakby chciałam dodać, że te vlogi będą nagrywane dwoma narzędziami, telefonem i moim aparatem. A więc na pewno będzie różnica jakości, plus staram się tam, gdzie coś mówię, podłączać mikrofon, który Zosia mi zostawiła. Ale no, czasami nie mam czasu, na przykład teraz, więc dźwięk też będzie różny. Więc no, będzie to naprawdę takie surowe. W każdym razie jadę rowerem, jakby trzeba przyznać, że naprawdę dobrze mi idzie, jeżeli chodzi o rowerową komunikację zamiast samochodu, bo jednak wsiadam na ten rower i dzięki temu też trochę się ruszam. Plus jest na pewno ekologiczniej. No dobra. Jestem troszeczkę spóźniona przez ten montaż, ale po prostu przyspieszę. Zdążyłam, ale jakim kosztem? Jakby moje słabe krążenie. Matko Boska. Moja kuchnia normalnie tak nie wygląda.
Ale ja mam jeden problem, jeżeli chodzi o mycie naczyń. Nie znoszę wyjmować naczyń ze zmywarki. I to sprawia, że prokrastynuję po prostu. Dlatego te czyste naczynia w zmywarce leżą już drugi dzień. Więc w końcu się za to zabiorę. Więc jakby możecie oglądać, jak ta kuchnia wraca do normalności. I możecie się wstydzić za mnie, bo ja się nie wstydzę. No jakby to jest normalne. Nie. No i tak to wygląda. Jakby nie było to jakieś super długie, zajęło mi to tylko pół godziny, ale wiadomo, te najprostsze czynności, do nich potrzeba najwięcej motywacji. Jakby Basia, słowo doki. Montuję ten vlog dla Was i myślę sobie, jakby znowu pojawia się we mnie taki mechanizm obronny, by wszystko powycinać. Mini, 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 mini. Wszystko powycinać i udawać, ukrywać. Więc staram się tego nie robić, ale mimo wszystko i tak ścinam to mocno, bo jakby poranna ja, jakby zdaję sobie sprawę, że ten początek jest trochę taką ciężką bombą, ale na swoją obronę mogę powiedzieć, że dosłownie wstałam 15 minut wcześniej i jeszcze nie zadziałały u mnie leki, więc nie drap mi nie! Patrzcie, jakby wyrąbane na to drapie mi ten fotel. I nie sądźcie, że te vlogi to będzie codzienna bomba ciężkich emocji do zgryzienia i nagłe moje konfrontowanie się ze zdrowiem psychicznym, bo tak nie będzie. Bardziej chodziło mi o to, żeby zarysować kontekst. Mam nadzieję, że w sobie na tych vlogach porobimy fajne rzeczy. Powychodzimy trochę, jakby pokomentujemy rzeczywistość, więc jakby nie obawiajcie się depresyjnej Basi. Miałam o sobie nie mówić wcześniej o sobie, więc nie obawiajcie się mnie. Więc mam nadzieję, że nie skreślicie tego formatu po
tym poranku. Mam wątpliwość, czy to opublikować, nie powiem. Zresztą no, otwieram się tutaj konkretnie, więc zastanawiam się, ale stwierdziłam, że cholera. Jakby nie chciałabym rozwijać swojej pracy na podstawie fałszywej mojego obrazu, że chciałabym jednak pokazać trochę prawdziwą siebie, też dla siebie, żeby troszeczkę zdjąć z siebie taki płaszcz pewnej idealności, który sobie w życiu nałożyłam i po prostu gram w tę rolę już parę dobrych lat, a wewnętrznie po prostu krzyczę, bo mam dosyć, więc po to to jest, żeby trochę poznać się lepiej. No, to tyle. Dzięki wielkie.